Ktoś powiedział, jeżeli chcesz się czymś zajmować, to musisz się tym po prostu zajmować. Więc mogę powiedzieć, że od lat 20 paru zajmuję się intensywnie eksperymentami w fotografii. Zajmuję się fotografią od wielu, wielu lat, właściwie od okresu nastoletniego. Interesowało mnie, jak coś, co widzę, będzie wyglądało na zdjęciach. Jestem też odpowiedzialny za pojawienie się na świecie alternatywnej techniki fotograficznej, która współcześnie jest nazywana salarigrafią. W dużym skrócie ta zabawa polega na tym, że myśmy wymyślili po prostu metodę, która pozwala na bardzo długie, powolne fotografowanie nieba. W podstawowym sensie tego projektu chodziło o to, żeby rejestrować drogę słońca na niebie pomiędzy przesileniami. I jest to metoda, która obecnie jest bardzo popularna, bo jest bardzo prosta, wymaga tylko zbudowania prostej kamery obskury, wymaga tylko włożenia zwykłego papieru światłoczułego do środka i umieszczeniu w bezpiecznym miejscu tego aparatu gdzieś na drzewie, na ścianie i zostawieniu go po prostu na kilka miesięcy. Za chwileczkę zresztą ściągniemy taki aparat ze ściany i zobaczymy, jak ten obraz wygląda w środku. Właściwie to, co teraz mnie jakby zajmuje w fotografii, to jak zmodyfikować kamerę, jak zmodyfikować w ogóle materiał, jak użyć go w jakiś inny sposób, żeby pokazać świat w taki sposób, do jakiego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj akurat stoję w otoczeniu swoich różnych kamer, od istniejących, powiedzmy fabrycznie produkowanych, po takie konstruowane przeze mnie. To są często kamery oparte na jakiejś prostej optyce, często są to kamery obskury, ale staram się w tych swoich eksperymentach badać różne zjawiska fotograficzne. Akurat tutaj stoję w otoczeniu kamer, które służą do wykonywania animacji. Nie możemy według mnie zacząć przygodę z fotografią, jeżeli nie rozumiemy w ogóle, jak działają urządzenia tworzące obrazy fotograficzne, więc kamera obskura po prostu pokazuje nam, jak ten obraz może w ogóle się pojawić. Tutaj nie ma jakiejś skomplikowanej optyki, oprócz malutkiego otworka i przestrzeni w ciemności, w której ta projekcja obrazu powstaje. Tutaj mamy taką właściwie kompozycję 25 czy 27 kamer. Każda kamera, pokazując jakiś tam obiekt z innego troszeczkę punktu widzenia, pozwala złożyć całość tej serii w krótkie wideo czy w krótką sekwencję animowaną. Fajne jest też w tych kamerach to, że one są takie prymitywne, ponieważ tutaj to wszystko dzieje się właśnie przy pomocy takich bardzo prostych zabiegów, tak? Migawką jest po prostu jakiś kawałek taśmy klejącej, która zakleja nam obiektyw, więc otwarcie, wpuszczenie światła polega na otwarciu i zamknięciu i tak te wszystkie kamery tutaj działają. Jeżeli ja faktycznie fotografuję takim aparatem, takim chociażby, który stoi obok mnie, pracuję gdzieś na mieście, no to oczywiście natychmiast robi się małe zbiegowisko, bo taka kamera kojarzy się oczywiście z fotografią portretową XIX-wieczną, z fotografem, który wchodzi pod płachtę i widzi obraz do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie to wszystko w tych aparatach się dzieje.